Prace na budowie stacji kolejowej Olsztyn Główny zaawansowane w 70%. Mam nadzieję, że nowy dworzec, nowa hala dworcowa, nowa stacja, tu widzimy jeden z peronów, nowych peronów, on już inaczej wygląda niż to bywało wcześniej, że one staną się wizytówką stolicy regionu. Na stacji gotowych jest ponad 21 km torów oraz 84 rozjazdy wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym i siecią trakcyjną. Peron czwarty oddany, peron trzeci, drugi jest w budowie, pierwszy. To wszystko powoduje to, że na pewno troszeczkę pasażerowie muszą dojść do peronu każdego, natomiast jeszcze cierpliwość, jeszcze parę miesięcy i będzie to powoli znikało. Budowane jest również przejście podziemne, które połączy stację z dzielnicą Zatorze. Gotowych jest 6 z 10 segmentów tunelu. Z przejścia na perony prowadzić będą windy i schody ruchome. Będzie nowocześnie. Najważniejsze, żeby tunel nie był zalewany wodą deszczową, jak miało to miejsce w przejściu łączącym ulicę 1 Maja z Wojska Polskiego. Kilkanaście lat temu wybudowano nową kanalizację deszczową, która jest usytuowana kilka metrów poniżej w ogóle poziomu, który my na poziomie minus jeden poniżej przejścia podziemnego. To powoduje, że włączenie do tej instalacji, a ona będzie włączona, nie stwarza żadnego zagrożenia istnienia zalewania. Zadanie o wartości około 400 milionów złotych realizowane jest przy współudziale środków unijnych z programu operacyjnego Polska Wschodnia. Zakończenie przebudowy stacji Olsztyn Główny zaplanowano na 2024 rok.